O godzinie 17 w czwartek w Auli Papieskiego Wydziału Teologicznego rozpoczęły się uroczystości związane z Europejskim Kongresem z okazji 50-lecia Listu Pojednania. Gości powitał metropolita wrocławski arcybiskup Józef Kupny, a wykład inauguracyjny wygłosił biskup profesor Jan Kopiec, który przemawiał również drugiego dnia kongresu. Minęło 50 lat od dnia, w którym polscy i niemieccy biskupi dokonali wymiany listów w ostatnich dniach Soboru Watykańskiego II. Inicjatywa wyszła od biskupów polskich. Ich pismo do niemieckich współbraci zawierało zdanie, które w sposób prorocki wyznaczyło kierunek rozwoju stosunków między naszymi narodami i państwami. Przemówił również prezydent Rafał Dutkiewicz, który zapowiedział, że w otwieranym w przyszłym roku Centrum Pamięć i Przyszłość postać kardynała Bolesława Kominka będzie się przewijała przez cały rok Europejskiej Stolicy Kultury. Pan minister Gwiazdowski, Marek Mutor i ja postanowiliśmy, że narracja Kominka będzie jedną z najważniejszych narracji związanych ze współczesną tożsamością Wrocławia. Wyrazi się, jak sądzę, bardzo mocno w otwieranym w przyszłym roku otwieranym Centrum Zajezdnia. Będzie jedną z podstawowych myśli przewijających się przez cały przyszły rok, kiedy Wrocław będzie europejską stolicą kultury. Swojego przedstawiciela na uroczystość wdelegował również prezydent RP Andrzej Duda. Podpisany przez niego list przeczytał sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta, minister Andrzej Dera. Składam wyrazy uznania organizatorowi Kongresu Papieskiemu Wydziałowi Teologicznemu we Wrocławiu. Pozdrawiam wszystkich uczestników debaty, a naszych znakomitych gości serdecznie witam na polskiej ziemi. Wrocław ma szczególny powód, aby proponować dyskusję właśnie tutaj. Głównym autorem orędzia biskupów polskich był ksiądz kardynał Bolesław Kominek, metropolita wrocławski. Całkowicie podzielam Państwa przekonanie, że zasługuje on na miano jednego z duchownych ojców założycieli jedności europejskiej. Temat trzeciego dnia to Europa w poszukiwaniu tożsamości. Tego dnia w uroczystości wziął udział także senator Jarosław Obremski.